para novio. Dobra, teraz sprawdzimy rozdzielczość. Czy jest więcej niż... Jest więcej niż 1800. 1800, 1080, ba! Sobie to odpalimy. Co tam, jak tam? Żyje tu ktoś, czy wszyscy już poszli? Hello, hello! Siema, siema. Naprawiła. Naprawiła, wszystko działa. Tu udostępniła. Tu też udostępnimy. Boże, da, jest wszystko. Widać, słychać. Teraz na pewno widać, słychać i w ogóle wszystko. Wszystko super. Kontynuujemy. Ja już nie pamiętam, jak się w tą grę gra. Du-du-du-du. Nic nie przeczytałam. Dobra, to mogę wyłączyć. Co tam, jak tam? Fajnie, że tutaj na programie pisze, ile osób w świecie, a tutaj na ekranie mam, że zero, nie? Zru. I sru. O Boże. Tam jest coś. Spokojnie, panie. O, no proszę. Świetnie. Gdzie my jesteśmy? Aha, bo tu był ten krasa, nie niedaleko? Dobra. Ogarnia. Oj, miałam to co byliśmy, nie? Tu byliśmy. Stąd wyszliśmy, dobra. Spójrz na to! Nie chcę. Co to jest? Chłopcze. Oddaj Spójrz! się. Z boku są wyryte runy. Co mówią? Gdy razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Może jest tu jakaś wskazówka? Te pierścienie chyba powinny się obracać. Spokojnie. Popatrzymy, co tutaj jest jeszcze. Spokojnie, jaka wojnie. O, patrz. Widzisz? Pierścienie się obracają! Wróć na dół! No jestem. Aha, co ja mam? Aha,
dobra. To chyba w porządku. Wiem, że w porządku. Dupa. Dawaj. Chłopcze, co tam jest napisane? Chłopcze. Rodzina. To nie wskazówka. To odpowiedź. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinslow. Coś się stało! Ale faza! Zadziałało! Cieszę się, że spotkaliśmy Broka, ale dobrze, że już opuszczamy to miejsce. To już przeszłość. Wszędzie jakieś runy są namalowane. Co masz? Twarze magii. Nie mam hajsu. Znaczy expo, nie hajsu. Co ja gadam? Ale mamy nową tarczę. Ej, wolę, ja wiem, o co ci chodzi. Też tak mam, nie? Ej, to jest, skąd ja mam wiedzieć, która tarcza jest lepsza? Ale już nie porównuj. Wytrzymała, znakomita, mocna i wyjątkowa. Która mi pasuje? Ta mi pasuje do ubrania. Ale one ich nie mają jakoś tak. Ta jest fajna. Ale to w sumie na nim wychodzi chyba na końcu. Gówno. Ale cię zjechałam, młody. To ja mam tak, na przykład, jak mam zapytać na Allegro odnośnie czegoś tam, nie? Na przykład, czy jakiś kolor będzie dostępny kiedyś tam, nie? Czy coś takiego, nie? To czasami już nawet nie piszę, bo mówię, wolę się nie odzywać, może lepiej. Znaczy takie w stylu, że bez sensu się czuję w takich sytuacjach. Chłopcze! Te ślady. Może to dzik? Nie wiem. Poszukam. Jakie nie wiem? Co z ciebie za ten? Wojownik musi szlifować swoje umiejętności. Polowca? Nie. Polowca? Boże, co za słowo? No nie! Znowu? Przygotuj się! Uwaga, ojcze! Co ty gadasz? Mogę działać. Co? Powiedz kiedy? Nie jestem gotów.
Boże, ale cel. Przegrywamy, jak ten motyw zbiera, czy coś takiego. Wstawaj. W ogóle może regenerować jakoś życie? Ja cię kręcę. Ła. Ale już chyba tego. Nie, a nie, mam dalej. Przepraszam. Moment!
życia wyrwała? Proszę zesnąć. A nie. Da się do tego przywyknąć? My wyszliśmy stąd, przyszliśmy? Pierogi to wasza zguba. Co teraz? Nic. Teraz wakacje. Tutaj. Co to znaczy? Te runy symbolizują trzy. Panie losu, to nie wróży nic dobrego. Okej. Dobra. Zamknięta skrzynia. Ciekawe, bo one muszą wszystkie trzy naraz ten dzwonić. Gdzie jest trzeci? Ślepa jestem. Za mną, Atreusie. Już idę. No właśnie. Chłopcze, słyszę twoje zwierzę przed nami. Wiedziałem, że to nie. A tutaj jest. Łóżko. Trzy z trzech. Super. Do
muzyczka jest super, nie? W tej gierce. Pewnie nieraz to powiem, ale... Popatrz. Ciekawe. Powinienem to zapisać. Zapisałeś? Może mu nie zależy. Dokąd teraz idziemy? Donikąd. Przejdziemy drogą. Uff, myślałam, że się zbugował już. Przygotuj się. Naciągniesz do piersi. Skóra dzika jest gruba. Ale trafiłem go, prawda? Zrobiłem co kazałeś, a strzała się odbiła. Czy ten dzik był magiczny? A jak uważasz? Nie przypominał dzików, które widywałem. Więc ruszaj za nim. Bądź czujny. Kolejni ludzie? Coś innego. Z 51, Boże. Ale oni strzałami się dostali normalnie po tu. Niektórzy to dzieje umarlaki. Tu się jara na górze. Jara! Jest tu też Draugr! Musieli ze sobą walczyć. Musieli, inaczej by mnie tutaj tak wszyscy nie popadali. Jest coś ciekawego dla nas? Nie ma nic. Okej. Rozejrzyj się. No to patrz sobie. Ile jest ten, totalnie tych skrzyń. Wszystko jest pokazane do koniec skrzyni. Zejdź. Specjalnym zejściem musi zejść. Książniczko. Kolejny! Już? Dam radę.
Świetny ręce. Okieć w górę. Mocny chwyt. Spokojnie. Celność ponad szybkość. Tak! Nie skup go. Jaki zadowolony. Strzelił dzikowi w dupę. No to teraz się młody nie obroni. Chłopcze! Aha. Chłopcze! Gdzie jesteś? Szybko, ojcze! Znalazłem go! Ateusie! On zwalnia! Czekaj na mnie, chłopcze! Strony. Atreusie! No. Wcześniej trzeba było krzyknąć. Co ty zrobił? Przepraszam. Atreusie! Nie wiedziałam, że jest czyjś. Nie jest. To mój przyjaciel. Chłopiec wykonywał moje polecenie. Więc mi pomóż. Przytrzymaj tutaj. Przytrzymaj, wykrwawia się. To już ostatni w tym świecie, a wy do niego... Byliście głodni? No. Ćwiczyłem strzelanie. Ćwiczyłeś strzelanie? Jest mi bardzo przykro. Przyciskaj dalej. To moja wina. Powinnam była uważać. Czy on umrze? Nie pozwolę na to. Słuchaj. Strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. Teraz prawa strona. Trzymaj mocno. Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Suna. Jaka faza. Leczymy dzika. Już? Jesteś wiedźmą. Nie dokończę tu leczenia. Mój dom jest za tymi drzewami. Zaniesiesz go? I co jeszcze? Może buty ci kupić? On nie może umrzeć. Dobrze. Na razie nieco się uspokoił. Greita. Jaka faza, ale ładnie. Tędy. Możemy zejść z tego? Ten łuk jest dla ciebie trochę za duży, co? Zrobiła go dla mnie mama. Mówiła, że do niego dorosnę. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona... nie żyje. Niesiemy jej prochy na najwyższą z gór. Prochy? Tego chciała. Chłopcze! Ja... bardzo mi przykro. Niesiemy świnie, żeby ją uleczyć. Biedna świnka, ojoj. Dotarliśmy. Mieszkasz w drzewie? Nie wy, tylko pod. Hemingway! Spójrz! Jak w Harry Potterze. Spokojnie. O. Żubik. O, tego też zabiliśmy. Jest przyjazny? Chłopcze. Przysięgam, że nic mu nie grozi. Jaka faza. Masz, zjedz świnkę. Ta pani ci pozwala. Niam, niam. Nic mi nie zrobi. Ty nawet nie wiesz, pod czym go macasz. Masz świnkę. Niam, 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 niam. Nie. Szybko. Ci wierci. Jakie szyte. Połóż go w tym miejscu. Czarną szalę.
Przytrzymaj go. Mieszkasz sama? Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi. Ale to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Dobrze. Masz wódeczki trochę? Spokojnie. Będzie dobrze. Odpocznij. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść? To pani za dużo od nas wymaga. Co jeszcze? Może pierścionek jeszcze. Halo. Ja... Wiem, że jesteś Bogiem. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. On nie wie, prawda? O twojej naturze. I o swojej? To nie twoja sprawa! Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Wiem. Gdy cię znajdą, a zrobią to, skomplikują ci życie. Chłopiec zażąda prawdy. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić po wieczność. Ale masz rację. To nie moja sprawa. Potrzebuję też rzeżuchy. Możesz? Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Dobrze. Rzeżucha. Sama jesteś jak to rzeżucha, babę. Babo. A może jej coś okradniemy, co? Bardziej dla nas, babo? Ja bym go dała tam na ognisku najlepiej. Jaka fala? To jest ogród? Co jest młody? Lubię ją. Wiesz, mieszka pod wielkim żółwiem. Zbyt otwarcie z nią rozmawiasz. Nie wiemy, czy można jej ufać. Nie chciała nas zabić. Jeszcze. Chyba nie ten ogród. Kwiatki jej zbieramy. Ta żuchwa, ona chciała kwiatki od nas. Rzeżucha, dobrze. Masz czerwony korzeń? Chłopiec go szuka. Może przydałaby mu się pomoc. Proszę, bez obu składników maść nie zadziała. Oczywiście, jeszcze czego? Jak tam idzie, chłopcze? Gdzie on jest? A tutaj jest. Może tym. Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go... Zgubiłeś go. Będę go teraz lepiej pilnował. Tak, jasne. To jest Keira. Wiecie o tym? To jest Keira z Wiedźmina. A zmęczyłaś się graniem GTA. Ach, dokładnie tego potrzebuję. O, wolę nie żyjesz. Czyli przeżyję. Więc wyruszamy. Chwila.
Chcę wam podziękować. Prochami. Zaćpa nas. Nie ufaj. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. O. Spoko. Luina. Luina. Czy go oblizała? Emily! Co nerwi? Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Jaka twarz, nie? Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. Siemana ropa. To podziemne przejście powinno was skierować w stronę góry. Skorzystajcie z łodzi. Czekaj. Weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Zawsze poprowadzi cię do celu. Widzę łódź! Nie widzę duże rzeczy. Zmory! Jakie zmory? Oh, fuck! Oczywiście. Ogień nad nami! Ja, a fajnie było zmory. Zobaczyć, jak to... Mama mi o nich mówiła. Czyli naprawdę istnieje. Zmory? Tak. Wywołują koszmary. Albo nimi są. Okej, było suche. Co? Aha, to nie jest ciężki? Jest. Nie wydaje się. Już? Hejo! Patrzcie, co znaleźliśmy. Jeee, rules. Siema, siema, witam na kanale. Promód jest przybity, nie? Nie wiem, po co, ale pchamy to dalej. Nie dotykaj wody. Czemu? Wiesz, co jest pod powierzchnią? Nie. Nic nie widać. No więc nie dotykaj wody. Dobra, to my sobie jeszcze tutaj sprawdzimy, czy cokolwiek jest tutaj fajnego. Co to jest? Chyba nie działa. Dawaj. O, zapomniałem kilku zdrowia, super. Nie, no idziemy tamtędy, nie? Tędy jest wyjście na pewno. Nie wiem. Sprawdzimy sobie pierwszą w takim razie. Atreusie, za mną. Zaraz. Co chcę zrobić?
drugiej stronie, co trzeba zrobić? Nie wiem, nie czaję tego. Teraz zrozumiałem wszystko. Ale ja nie chcę stąd wyjechać. Tam! Wypłynąć. Ale ja wiem, że tam. Wskoczyć? Nie. Jak mam tam przejść? Nie wiem, zaraz odpłynę tą łódką w pizdu. A tu na dole chyba wszystko zrobiliśmy. Ale tam nie możemy. Dobra, idziemy stąd z pizdy. Lecimy, lecimy. Ale pierw z... O, Kain żyje. Siema, Kain. Czekajcie. Wróciła. Zgasiła się potem. Chciałam ogarnąć jedną rzecz. Jest lepsze. Co tam, Kajen? Jak tam? A może mi zamiast... Teraz szybko dotrzemy do góry. Co? Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. No ja też nie wierzę. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. No ja też. Albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to, że to jest super. Chyba nie. Tędy też nie. Słabo. No z tej nie da się... Dodatkowej chwili na chatę. To ciekawe miałeś. Ale ja chcę te wszystkie skrzynki. To jest słabe.
Ja dzisiaj byłam, znaczy na mieszkaniu babci i spałam u niej. Znaczy ona ma trzy mieszkania? Byłam na jednym z nich i sobie spałam. Hej. Co ty ma, co? Mogę tego jakoś otworzyć? No to pewnie jest tak, że jeżeli tam tego nie ogarnę, to się nic tu nie odblokuje, nie? Oburzona? Czemu? Przecież super, że pracę zaczynasz. Czemu oburzona? Z wakacjami? Teraz masz wakacje? Aha, no chyba, że tak. A to co to jest? Czerwona skrzynia? No ni chuja. Musimy do tej wody wejść. Przecież nie da rady inaczej. Wskakuj do wody. Lista! No, niby tak, nie? Nie wiem, co ja mam zrobić. Wskoczy do tej wody. Nauczycielko, no. Weź i zawal ten pizdu. Nie wiem. Lecimy. No jak była nauczycielką, to może nie wiem w sumie. Wakacje, nie wiem, przecież dużo ludzi też pracuje w wakacje i po to, żeby na przykład sobie zarobić na dalszą szkołę, czyżby, no chociażby, nie? Dawaj, płyn. Pizdu te skrzynki. Tam jest góra! Jesteśmy tak blisko! Wpływamy na morską wodę. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie cuchnie. Spójrz tam! To tor! Acze. Bóg piorunów. Tak! Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o bogach. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O! Brzmi jak Baldur. Baldur? Bóg Asów. Syn Odyna i Frigi. A Odyn jest królem. Tak jest. Czemu pytasz? Jaka faza, to wygląda jak okej. Co to jest? Jakaś ściana? Zrobiona z... Ja nie oglądałam. Co to jest? Nie odpowiadaj. Fajnie, mega to wygląda. Nie jest już Tora? Z psem kolegi i kolegą też poszłam. Super. Nie lubię spacerki z Narą, ale kurde, w latem to jest masakra, nie? Nie, złapamy. Chyba coś widzę. Na samym środku jeziora. Widzę runy na jego piersi, ale nie mogę ich odczytać. Czytaj. Mhm.
napisano, poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? A nie słuchałam. Topór nie powrócił. Czekaj, tam w oddali jest wrak statku, widzisz? I ten posąg Thora, tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. A, dlatego tam nie było tej plaży, widzisz? A tam jest góra, spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do Złotej Świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu, to dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. Najpierw płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Jest tak wielki, że oplata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. Lol. No nie wiem, wyglądał na ogromnego. O, fajnie! Miałem nadzieję na małe zwiedzanie. Gdy zechcemy ruszyć dalej, wrócimy w to miejsce. Ojej, wolę. Powodzenia w takim razie. Tam pewnie coś było, nie? Żeby za ten młotem walnąć. Możemy młotem w ogóle coś walnąć? Nie. Widzę tam jakiś łuk. A, chyba, że tutaj można przycimować. Zacimować, przycimować. Powodzenia, Wolen. Wierzymy w ciebie. Co tu się stało? Rozbił się. No tak, ale ciekawe dlaczego. No płyń. Dzięki. Może coś możemy zrobić. A młody? Aha, jest z nami. Kamuza.
Hej, to może być cenne. Przygotuj się! Ojcze! Ojcze! Co? Okej. O Boże. To niezła faza. Nie znam tych run. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. Lista! Mówiłem. Musimy wrócić z szyfrem. No, na pewno tego nie będę dotykać jeszcze raz. Wyspa śmierci. To nie jest zła faza. Spójrz! Pochodnia! Pochodnie robi się z drewna. Pewnie to jest palenisko. Pewnie bardziej się będzie opłacało wyjechać za granicę, wypracować rok i wziąć zagraniczną emeryturę niż polską. Mam przeczytać? A czytaj pan. Kwejkia. Miałeś przeczytać. Jazda! Znakomita walka. Co to jest? Duch. Mówi do nas. I doskonale was słyszy. No, nie... Jesteś martwy? Bardzo spostrzegawczy. I nierozważny. Uważajcie z rozpalaniem tych palenisk. Sługi Seidr i Hel oblepiają w płomienie niby chmary ciem. Winniśmy wam podziękowania za uwolnienie nas z tej wodnej mogiły. Nas? Inne duchy. Jezioro Dziewięciu jest ich pełne. Większość może samodzielnie opuścić tę krainę, ale garstka szczęśliwców utknęła w Midgardzie do czasu załatwienia zaległych spraw. Może moglibyście im pomóc? Nie mamy zamiaru ci pomagać, duchu. Ach, ale już to zrobiliście. Chciałem jedynie znów ujrzeć nieboskłon. Żegnajcie.
zniknął. Niezła faza, co nie, młody? Nie rozpraszajmy się. Nic więcej nie ma. Nie ma za co. No ale zejdź na dół. Na dół. Może powinniśmy się rozejrzeć za resztą duchów. Co ci mówiłem o rozpraszaniu się? Ale one potrzebują pomocy. To tylko duchy, chłopcze. Nie żyją, niczego nie potrzebują. Tylko chcą. Ale nie chcę ich tak zostawić. Przyzwyczaisz się do tego. Mama na pewno by im pomogła. Mówiłeś coś, chłopcze? Nic. I bardzo dobrze. Tutaj gdzieś możemy przycinać? Tam są jakieś dzikie fazy. Nie możemy przycinać? Można to przycinować mu. A, tutaj. Siema, kino! Co tam? Hej, kolejne palenisko. Zapewne chcesz je rozpalić. Mogę? Ja się, idziesz się uczyć? Jest pierwsza 15, idziesz się uczyć? O Jezu. Poczekaj chwilę, co? Ja sobie to pobieram. I to jest w ogóle chyba życie, nie? Czy co to jest? Chłopcze. No dawaj, czytaj, młody. Kwejkia. Gotowy! Lista! Boże. Na Odcie się tym zlaku! No to spuszczaj! Pomóż mi! No ja umrę zaraz, nie? Nista! Czemu ty wstrzymałeś strzelać? Nieźle. Nie! Wstawaj! No wiem, że tam życie było. Nieważne. Dobra. Tu! Dawaj, chłopcze! Bo ja w sumie jedno i tak wcześniej wzięłam. Więc teraz w sumie będę miała dwie na ziemi. Będzie jakiś powód. Mory! Lista! Za tobą, uwaga! Oni życie sobie wszystko wybiorą. Dobrze, tak trzymaj! Trzymaj to. Gotowości! Nista! Zwrot! Nie do wiary!
Jesteście żywi? Kolejny duch. Witaj. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem na tych wyspach kogoś, kto nie byłby martwy czy wynaturzony. Co masz na myśli? Pustka, drogi chłopcze. Pustoszy tę ziemię, przybierając na sile z każdą zimą. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewny, ale chyba zaczęło się od przybycia węża świata i potopu, który później nastąpił. Wielu utonęło, w tym ja. A potem trupy powstały z martwych. Możemy ci jakoś pomóc? Chłopcze. Chciałem tylko znów z kimś porozmawiać. Spełniliście to życzenie. Dziękuję. 5 złotych. Ej, co ja zrobiłam? Zaratustra? Witam na kanale. Dziękujemy za polołka. To chyba tyle tutaj. Tyle, czyli chłopcze, nic. Co miałeś mówić, kiedy ktoś prosi o pomoc? Drogi. Nie. Zgadza się. Ale nie możemy... Nie dyskutuj ze mną. Musisz ćwiczyć skupienie. Nie może cię obchodzić nic poza podróżą. A jeśli one też mogą pomóc? Ostatni chyba dobrze znał jezioro. I jak niby miałby nam przez to pomóc? Zapytajmy, to się dowiemy. Ej, halo, pomożesz mi przejść przez jezioro? A to są jakieś kwasy w ogóle. Fuck, znaczy kwasy, no... Trucizna, tak? Nie. Nie możemy tutaj jakoś wyglądować. To też są rzeczy ciekawe. Skrzynka na pewno. Boże, naprawdę, nie? Nie, to nic nie możemy tutaj zrobić. To było, żeby przytrzymać. Było. Ale to się nie dało do góry wejść. A nie, dało się. To przeczytać? No cóż, innym razem. Nie? Jeszcze raz to spróbujemy, ale mnie zabiją. Nie, nie będziemy tego próbować. Mamy nas na hita.
jeszcze. Tylko dwóch było. Gotowy! Jeszcze raz. Ja w ogóle czuję, że bardzo głośno słyszycie, jak klikam sobie na padzie. Pierwsze 30, no właśnie. Obudź się. O Jezu. Dobra, jeszcze raz. Powodzenia, Gajet. Nie odpuszczę. Zostawię komputer włączony, no okej, dlatego że ja muszę mieć live'a włączonego. Na tyle. Badaj!
Tak, tylko że... Aha, Boże. Nie, nie liczy podwójnie. Ostatni raz. No mele, tak, oni mają mnie na hita, a ja mam ich tam walnąć toporkiem. Porażka. Nie wiem. Pokaźny posąg. Kto mógł go zbudować? Nie wiem. Szynia. O, można tu przybić. Nie, na najwyższym nie. On jest chyba normalny, nie wiem. Opcje. Wyważona rozgrywka. Tak, tylko że Kajent jest tak, że ich jest dwóch, nie? Przygotuj się, chłopcze! Brakuje ci jeszcze wprawy, chłopcze. Czemu nie mogę tego wziąć? Albo sens. Nas jest też dwóch, tylko tak, tylko że młody zadaje takie wrażenie też. Tu, chłopcze,
Tak jest! To chyba jakiś rysunek. Może mapa? O! Może to mapa skarbu! Dzieci. Już. Jeszcze raz. Maksymalne zdrowie przecież. No i spoko. Ojcze, spójrz w górę. Gdzie w górę? O co ci chodzi, młody? Gdzie w górę? Dostaliśmy srebro, ale tego nie dotkliśmy. LOL. Nie wiem, o co ci chodzi, młody. Przystanę. Co to są te zielone kule? Chłopcze. Dobrze. Fejkia. Za tobą. Boże. Uważaj, ojcze! Jeszcze tylko jeden!
Nie sądziłem, że jeszcze ujrzę taką batalię. Czego chcesz? Podziękować wam. Te umarlaki utopiły mnie wiele zim temu. Od dawna czekałem na zemstę. Więc zmarłeś już po potopie? Owszem. Przybyłem tu, żeby splądrować świątynię Tyra. Ale nie doceniłem skutków działania pustki. Widziałeś innych ludzi? Żywych? Brodatego, z tatuażami. Tylko tego, który stoi przede mną. Dziękuję wam za pomszczenie mojej śmierci. To na nic. Wiesz, nie wszystkie będą w stanie nam pomóc. Skakuj, pan. Skrzynka, ale fajna. Ale fajna. Ej, to część cyfru runicznego. Poszukajmy pozostałych. Spoko, poszukamy. Dobra, kadabra. Chodź, idziemy. Pizdu. Może następny powie nam coś więcej. Nie oczekuj zbyt wiele, chłopcze. Duchy rzadko się przydają. Skąd one się biorą? Gdy człowieka wyrwie się z okowów życia, nie zawsze pękają wszystkie więzy. Spotkałeś więcej duchów? Tak, wiele. Jakie były? Irytujące. Irytujące. To jest pewnie kolejne te potworki. A, zobaczymy co tam w górze. Nie mam HP. Dawaj, do góry. A, no proszę. Świetnie. Fejkia! No cóż, innym razem. A to co to? Aha. Chodź. Nie mieliśmy. Aha, nic. A tu nic nie powiedzę. Ciekawe, czy wąż świata wie, że jego ciało tu leży.
Nie ma mowy! Siadam! Poradzisz sobie? Ja się zmarnowałam, ale dobra. Tak, dobra. Ale dobra, nieważne. Tych też nie odczytam. Nic nie odczytasz. Ale są inne niż tamte. I po co mi syn, jak mi nic nie podpowiada? Nie, nie czytać. A tam się nie mogę dostać? Ja też tam chcę się dostać. A jak go walniemy, to co się stanie? Ja. Dawaj. Czyli jeszcze tylko ostatni duch nam został. Tych, co tutaj są wolne. A później nie mamy poziomu na te potworki. Smutek. Możemy tu przybić łodzią. Patrz, od razu jakieś gargule sam wyskakuje. No, nareszcie. Dokąd teraz idziemy? Tam też są potwory. To już chyba ostatnie. Mogę, no nie? No możesz. Dobrze. Dawaj. Kwejkia.
Ja się tak bawię, nie wiem, patrzę, co to jest, co za moc. Gotowości! Porażka. Duch. Proszę, pozwólcie. Przybyłem nad jezioro z grupką handlarzy, szukając schronienia przed pustką. Skąd mieliśmy wiedzieć, że tutaj jest jeszcze gorzej? Nie cofniemy twoich błędów, duchu. Oczywiście, ale martwię się o kapitana i załogę. Zdaje się, że nadal są pod wodą. Poszukacie ich. A co możesz nam w zamian za to dać? Ja... niewiele mi zostało. A... no to nie wiem. Czekaj! Miałem przy sobie cenną pamiątkę rodzinną. Będzie wasza, jeśli znajdziecie moją załogę. Stoi. Dziękuję. Robisz postępy. Dlaczego z mamą nigdy nie wspominaliście o pustce? Nie wypowiem się w jej imieniu, ale mnie to nie obchodziło. Ciebie też nie powinno. I nie obchodzi nas, że wszystko wokół umiera? Powinno nas obchodzić, jak dotrzeć na szczyt. Naprawdę? To po co błąkamy się po tych wyspach? Szukamy zasobów do ulepszania sprzętu. Jeśli zbaczamy ze ścieżki, robimy to, by lepiej przygotować się na resztę podróży. Nie mam nic przeciwko zbaczeniu ze ścieżki. I pomaganiu innym. I ta skrzynia jest super. Podoba mi się mega. Kolejna część szyfru. Spróbuję coś ułożyć. No. Powodzenia. 2 z 4 to bardzo mało. Lecimy w kosmos dalej. Wąż świata jest nawet tu! Mówiłem, że jest wielki. Mówiłem, że jest wielki. Wszyscy tak mówią. Co spróbuję jeszcze z tymi? A jak nie wyjdzie, to w pizdu. No nie mówiłem.
Dobra. Już prawie. Wystarczy znaleźć pozostałe fragmenty. Mnie podeptał. Powiedz kiedy? Powiedz kiedy? Jutro. Nie będzie walki. Ostatni raz próbuję. Porażka, nie wiem, to jest bez sensu. Jaki my w ogóle mamy poziom? Wiemy, znamy poziom? Bardzo dużo mamy w ogóle punktów umiejętności. Mamy drugi poziom. Ja pierdolę. Powodzenia. Z bliska, tak jak oni mają mnie na hita, Kajen. Ja do nich nawet nie podchodzę. To ty masz unik, ale z tych nie działa. Oni mają także z tymi młotami 180 stopni cię biją, tak? A ja mogę u nich zrobić 90 stopni, powiedzmy. Ostatni raz próbuję. Yeah.
lepiej to będzie. Kolejny draugry? Tak, a jem, wiesz, kto zagra i powodzenia. Nie ma rzeczy niemożliwych. Są rzeczy niemożliwe. Strasznie dużo tu draugrów! Nie, ja się nie zakładam. O Boże. No dobra, jaka jest, to tak mówisz. Co mi? Mały. Jak sądzisz, długo tu stoi? Od bardzo dawna. Co od dwóch dni? To jest droga do góry? Na to wygląda. Nie, nie, jeśli to nie brodaty gór i jego szczeniak. Mam tu dla was coś fajnego. On jest wszędzie, no? Nie? Ale jak ty... Nie, twój zastrany interes. A teraz właśnie mam coś dla was. Tylko nie próbujcie czaić się na moje miejsce. Byłem tu pierwszy. Dobra. Aha. Jak myślisz, czego chce? Zagrać nam na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni. Będą się zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje Chwila. Towary. Nie pogadamy Zobaczycie. Z Brokiem? Nie. Dobra, dawaj. Nie wiem. Wszędzie ci się tak śpieszy? Tak.
Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi Yggdrasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko powrócić. No. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy. Jak to nie? Siła, szczęście. Co mi to kosztuje? Srebro. Aha. Może zaczniemy. Nie mogę kupić mu mnie? Skupię na przedmioty, sprzedaj. Słabe. To naprawdę solidne materiały. Przy twoich przygodach może wytrzyma jeden dzień. Jeden dzień. Dzięki. Obrona, siła. Fak, ile to kosztuje w ogóle? Może coś dla chłopca? Nie. Dla mnie wszystko. Twój uśmiech odstraszy pewnie większość wrogów, ale po co ryzykować? O, i trofka. Witalności nie masz. Futrzek, ja witalności. Muszę być cicho po prostu. Hejo! Dziękujemy za followka. Mnie nie stać chyba na nic, co? Aha, witalności, że w grze, lol. Aha, dobra. Zwiększę... Coś chcesz, chłopcze? Tu? Ale to bym musiała... Siema, kapitan. Sperbiarz. Lol. O pierogu. Kurczę. A to jest, nie wiem, zaklęcia weźmiemy. Co na witalność? Hejo! Dziękujemy za followka. Możemy coś jeszcze kupić. Mówisz, masz, młody. Nie masz. Siła i wrażenia. Ale tego nie mogę kupować. Tak. Tutaj każdy jest pierożkiem.
Ale 1500. Powinno utrudnić zarobienie cię na mielone. A teraz idź kogoś poklaskać. Dzięki, Kajen, za hosta. No to powodzenia w szlachtowaniu. Dzięki. Pierożki z niespodzianką. Boże. Jaki żarcik. My nie możemy się cofnąć do tego. Aha, teraz już tak. A, spoko. Chciałem tu kółeczko na stronę. O. A. I to tak bardzo przypomina... Gry o tron. Mapę Gry o tron. A, to nie wiem. No właśnie, wikingowie, też prawda. Też prawda? Przyszli. Jesteśmy pewni, że chcemy tu iść? A nie można. O. Co to jest? Róg. To jego koniec. Możemy zadąć? Nie wiedząc, co się stanie? Zazwyczaj wciskamy każdy przycisk i szarpiemy za wszystkie dźwignie. Możemy przewidzieć, co się stanie. To coś zupełnie innego. Musisz nabrać dobrych nawyków. Wiedziałem. Jednak dmiemy w róg. Nie. Sprawdzamy twoją determinację. Jestem zdeterminowany. Nawet dmuchaj, bardzo. Dmuchaj w róg. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Czemu nie dmuchnie? Ale suche. Nie zadmę, jeśli ty tego nie zrobisz. Dobra, schodź. Ja nie kojarzę. Skup się! Mamy litery tu i tam, ale potrzebujemy reszty dysku. No, brakuje nam dwóch części dysku.
Nie będą tu na bokach. Są dwa boki, będą dwa dyski. A jeżeli będą dyski, to pójdziemy jeszcze tam, sobie popatrzeć, co tam było napisane. Dalej do góry. No ale co mi to dało? Chyba nic. No spoko. No, potrzebuję jeszcze dwóch dysków. Jak mam zabić te potworki, to normalnie masakra. Co mi daje ta witalność w ogóle? Cicho, ciemno maje. Aha, i tu nic nie ma. Nie, spoko. Gdy woda upadła, pojawiły się nowe plaże. Powinniśmy poszukać tam zapasów. Ale przecież wcześniej już upadło. Chciałbym odbyć taką podróż z mamą. Umiała walczyć, prawda? Tak. Walczyła pięknie. Nie, nie umiem. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz tego potworka, znaczy te dwa potworki pokonać. Jeżeli się nie uda, to idziemy dalej z fabułką. Ale one pewnie da się później pokonać, nie? To znaczy, mamy ten teleporter te drzwi. Ja wiem, bo jest zajebisty, nie? Znowu ten okręt. Dobra, spróbujemy. Już nie polubiliśmy, ale... Przełożę tego bez całego szyfru. Kolejne draugry? Thank you.
ojcze! Boże. Tutaj, ojcze! Walce. I co? I co? Mamy litery tu i tam, ale potrzebujemy reszty dysku. I po chuje z nimi walczyłam, skoro to nic mi nie dało. Co ja mam jeszcze raz tu tam? Co to więcej wrażenie? Kajen. Już prawie. Wystarczy znaleźć pozostałe fragmenty dysku. I co, jeszcze raz mam te kółeczko tu wziąć? Myślałam, że już znowu tam potworki z tego wyjdą i to by było takie bez sensu. Nie przełożę tego bez całego szyfru. Nie. No dobra, ale co, cały czas później jeszcze to dostaniemy, czy co? Dobra, ja tu na chwilę sobie. Chwila wleciam. Powiem drugi, nie? Masakra. Dobra, więc innych potworków chyba nie trzeba, żebyśmy tego mali, bo to nie ma sensu. Dobra. Dalej, ptarem lecimy. Mgła w ogóle, nie? To zna...
Znasz jakieś ciekawe historie? Nie. Na przykład jakie? Nie wiem. Mama sporo ich znała. Tobie nikt nie opowiadał? Nie. Dawno temu znałem pewnego człowieka. Jego historie były zwięzłe i z morałem. Brzmi ciekawie. Pamiętasz jakieś? Wystarczy. Rozmawiamy na łodzi. Teraz się skupmy. Tak jest. Młody, nie możesz tu skoczyć? Tam tutaj tego płac? Dobra, dawaj. Nie bez sensu mogła tutaj zacumować. Dość słabi. Nie odczytam ich. Nie umiesz czytać. Nie odczytam. Co to? Strasznie cuchnie. Trucizna. Aha. Tam jeszcze coś było. Tak, otruj się jeszcze. Chodź tam, dzieciaku. Tutaj była szafka z opowieścią. Jest kolejny. Patrz! To wąż świata! Jest większy niż myślałem. I się cyckamy. O, patrz! Dziabnął Tora! Albo dziabnie. Chyba. Okej. Rzeczywiście. Truciznie. Jelo. Dawaj, Mando, otwieramy skrzynę. Fajna, to jest ta skrzynia. Jak na razie ta najbardziej mi się podoba. Patrzcie, mamy 3 rzeczy. Przełożymy te runy z Muspelheimu. Nie możemy z tym nic zrobić? Aha, myślałam, że coś możemy z tym zrobić, ale bez sensu. Dawaj, spinaj się, młody. Up. Lara Croft, normalnie. A tam się też pewnie da wejść. Czy nie? Popatrzcie.
Co to było? Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie plugawe pale. To trująca magia. Pokazała mi, jak je neutralizować. Co? Zabawne, że dałeś jej ci czegoś nauczyć. Tak. Ja cię zaraz czegoś nauczę. Jak oberwać w biedzie. Aha, to tędy... Da. Wiedzcie, że możemy stąd sobie wejść. Tędy. Do góry. Zobaczę. Mówiłem, musimy wyjść z szyfrem. Serio? Takie kółko? Really? Aha, bo ja przyszłam stąd, skąd... Pojawiłem się tam? HP mi zjechało chyba. A tam? Da się wejść tam? Nie da się. Takie goryle. Nie, to było bez sensu, co ja właśnie zrobiłam. Rany. Ale tu mgliście. Ładnie. Znowu krasnolud. Powinniśmy... Nie. Szkoda na niego czasu. Przepraszam, ale... Skąd masz ten topór? To nie twoja sprawa. Nie będę się sprzeczał, ale... znam to ostrze. To jedno z naszych, ale... nie zrobiliśmy go dla ciebie. Jak nie zrobiliśmy? Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, dla której je zrobiliśmy, no cóż, bardzo ją lubię i byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że... Coś jej zrobiliście? Topór był mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Fejnie żyje. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką i dobrą kobietą. Dobrze. Tak, zajmę się usprawnieniem topora. Ale nikt cię o to nie prosił. To prawda, ale znając twoją matkę, na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Tam jest druga połowa znaku. Czemu on jest niebieski, a ten jest biały? Ten niebieski to twój brat? Właśnie. Tak. Chociaż ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się. Przysięgam na Freję. Już byś chciał, by dwoje dawno nie żyły. Nie usuwaj jego pracy. Tylko ją ulepsz. Dobrze, ale czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść się z... Nie. Brudna. No dobrze. What the fuck? Po prostu... Jakbyś sobie obciął nogę, to bym się śmiała. O. Co za typ? Jak on jest większy od niego. Czy to krew? O. Nad czym pracujesz? To zwę to przesuwaczem nieba. Ta góra to prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Gdy je wydobędę, będę je musiał jakoś znieść. Wiesz, jak to naprawić?
Nie mam dla tego pojęcia. Lol. Tak, tak, zapraszam. Spoko. Ulepszenie. Cokolwiek? Tańszy to ty nie jesteś, na pewno. Daj mi bardzo czasu z... mojego brata, ale jakby co, każ mu dłużej hartować stal. Wypaczył detale. Było coś jeszcze? Niech pomyślę. To mi widać. Coś tu chyba sapie, co obok? Atreusie, do mnie! O, niski poziom baterii. Coś nowego na moim kanale. Czyli wcale nie. Co to? Co to za nadajaga? No, widzę właśnie. Żyje, czy nie żyje, czy co? Sif. Nie dotykaj! Wciąż to naprawiam! Dobra, sorry. Głupi łysol. Co jest z tobą nie tak? Jak ja go nie lubię już. Ma niewyważoną gębę. Czemu młody tak normalnie sobie wchodzi w ten kwas? Jak się otwiera te czerwone skrzynki? Hmm.
mi chopieziwo. Jak ja mam to otworzyć? A tam to już w ogóle kompletnie nie wiem, jak się otwiera. O Jezu. Chyba słabo. Dawaj to. Hajs. Dobra, tym się kręci. To pewnie będzie skrzyneczka gdzieś zaraz. Dwie pióreczki. Sobie ten jeszcze przejdziemy. Tutaj to weźmiemy. Dobra, to nie. To już później. Dobra, idziemy po skrzyneczkę. Tu jest skrzyneczka, opatrzcie. To taka flaga i wyodrzucony. Flaga. A tamto ja nie wiem, co to jest. Flaga w tą stronę? O, patrzcie, służyła. Dobra, jestem. Nie widząc znaku, Róg. Spoko. Dzięki. Hello. Cześć, młody. Zimno ci? Tak, lepiej. Pan Dynka! Dziękujemy za followka. Witam na kanale. Dobra, idziemy stąd. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Owszem. Jej! Jazda! To kolejny upiór! No tak, tylko że ja bez toporku to wiesz. Ładne.
Ciekawe co to. Chciałbym sprawdzić sobie wiesz tutaj co to jest. Co tu jest. Aha, chyba to jest sama droga, co? Czy nie? Chcę wiedzieć. Dobra, to pójdziemy tamtym tunelem. Zobaczyć, co to jest? O! Magicznie zamknięte. Nie możemy otworzyć. Czegoś, co się przyda. Wróćmy do tego. No dobra. Myślisz, że teraz, pod koniec naszej wyprawy, Siema. Mógłbym ją ponieść? Mówiłem, że nie. Czemu? Dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? Znaczy... Znałem ją lepiej. Ty Co? Dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zranił. Lista! Dobra robota! Te wilki są jakieś chore! Mogę każdy z tej pierożki. Już, koniec. Chociaż i tak ci niepotrzebne. Co tam, pandynka? Jak tam życie mija? A to w dół możemy zejść? Chyba nie, nie? Nie ma nic w dole, ale dobra. Nieważne. Czas odnowienia. A to w sumie też jest nie. Może już ci poziom się... Uj, nie chcę mapy. Nie chcę mapy. Chyba to wolę. Jakieś normalne gry. Fortnite, Minecraft, hello, normalne gry. Oj. To czy to? Chyba to, nie wiem co. Ah!
Czyli pan Dynka w sumie błądzisz po internecie jak na razie. Dawaj mi ten topór. Tędy? Nie? Skoro nie tędy, to którędy? Pysznie. No nie. A, tu mam kółek tu nacisnąć. Okej. I runa siły i mocy, tak? Runa, runy i runy. Co tam szedzi u ciebie?
Co ty? Powtórka? To znaczy, w jakim sensie powtórka? Będzie zapiska na YouTubie na pewno, nie? Jeżeli o to chodzi. A żeby powtarzać grę, to nie. Co to było? Nie. Co my dostaliśmy w sumie? Nie wiem. Lepszanie, więc ja nie mogę tutaj jakoś w ten. Musiało u tego krasnoluda pewnie, nie? Pewnie, pewnie. Ale idziemy. Chyba wszystko pozbierałam, co nie? Wow, teraz rozumiem, czemu mama chciałaby ją tu przynieść. Owszem. Owszem. I koniec gadania. Jest to coś dla mnie? Jest HP? Jest to, którego na pewno znowu też nie będę podnieść. Jest... aaa. No, siłka ma, to do siebie. Ciekawe, czy Sindri wie, że jego przesuwacz nieba się tu zaplątał. Wątpię. Więc jak go uruchomi? Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, a jak u ciebie? Ja wszystko spoko, wiesz co? Dzisiaj miałam na rano. Znaczy, dzisiaj, wczoraj, tak? W piątek, w sobotę. Nie, niedzielę. Ale mi się tam... Na rano skończyłam pracę, wyspałam się, to teraz gram sobie. Jakoś leci powoli. Pierwsza wypłata to była. Dym? Coraz bliżej wyprowadzki do Polski. Więc zajmijcie, zajmijcie. No lub powolutku do przodu, nie? Tutaj pewnie w dół nie możemy zejść, nie? Ale te góry jak najbardziej. Nie. Cofnij się, chłopcze. Co to? Musimy znaleźć inną drogę. No ja po pracy miałam tak w sumie z 4 Gdyby godzinki, tu była, tak jest, na pewno by nam pomogła. 3-4 godzinki, nie? Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty tu robisz? Upewniam się, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Czarne tchnienie to spaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta podróż? Wszystkim. O! Chodźcie za mną. W ogóle jaka odpowiedź młodego, nie? Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może... Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy. Na kolana idę pana. A może was lubię. Mimo tego, co zrobiliśmy? Mimo tego, co zrobiliście, tak. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego. Co teraz, w trójkę lećmy? Wyruszamy do innego świata? Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Aha. Wykorzystamy to. Greytha! Ja cię zaraz wykorzystam. Nie, Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnolud u stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. Ej, naucz mnie tego. Nikogo tam nie było, gdy przychodziłam. Być może skończył.
Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące, jeśli są takie jak ci dwaj. O tak. Co widzimy się spojrzeć? No masakra. Skorzystaj z tego. Jakie skorzystaj? Sama sobie kręć. Tak? No, widzisz? Już pasuje. To zrób coś tam, jeszcze może pozamiataj. Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Na szczęście nie jest już pod wodą. Skąd się tam wzięło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce potem przybył Thor i ich walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. No i słowa. Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Przeznaczony im zabić się nawzajem podczas umrów. Co jest? Wiesz, wrak na rok? Chciałabym nie, chłopcze. No wiesz, rozmawialiśmy z wężem świata. Naprawdę? Przesada. Jestem dobry z języków. Nawet tych, których wcześniej nie słyszałem. Gdzie jest Krasnolud? Ale gdy mówi, nie nic nie rozumiem. Niestety nikt nie rozumie. Mówi w martwym języku. Musi być samotny. Nie no. Pogramy sobie chwilę i... Lulu. Uwaga pod nogi. Tędy. Jesteś pewna? Sama sobie. Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. Dawaj, czary mary. Patrzcie uważnie. Liosta! Da się przejść. Elficka architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów. Zaraz. On nie zniknie, prawda? Nie. Dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Chcę taki. Te korzenie. Jaka to magia? Vanów. Z Vanaheimu? Też co? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Vanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynem i Thorem. No i nie ma dobrych bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. Co, jeszcze drzwi otworzyć pani? No jasne. Ja 6 do pracy, masakra. Miałem jutro wolne na szczęście, znaczy dzisiaj. Świątynia Tyra. Chodź, została wzniesiona z pomocą to. Gigantów. Wielki Tyr podróżował z niej po 9 światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują. Szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Jestem grzeczny. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od no ludzi. Teraz od kiedy jesteś grzeczny? Ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów. Dość dzikich, by przeżyć. Ale ziewanie. Skręćcie w prawo na dole schodów. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Liosta. Udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenie. Zacznij od podniesienia tej osi. Jakiej osi? Dobrze. Teraz wepchnij ją na miejsce. Teraz umieść koło na torze. Ty
Nie masz jakichś rzeczy? Idealnie. Teraz przepchnij most po torze. O! Cały most się obraca! Jak to jest w ogóle możliwe? Rony, ale jesteś silny. Dalej. Pchaj, dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu. Zmęczyłeś się? Nie. Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługami Hel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Vanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś lub ktoś grało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Ciekawe kto. Już? Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! Nie. No dobra. Dawaj, mały. To było imponujące. Nie uszkodziłeś sobie pleców? Nie uszkodziłem sobie pleców. Tymi drzwiami. Chwila. Świątynie Tyra zbudowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. Piękne. I tutaj też tego Gołgana nie ma. Liosta! Cięciwa przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Więc się śpiesz. Daj mi swój łuk. Co ona robi? Gdy zdobędziecie światło Alfheimu, napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. Aha. Ale jazda. To nieźle. Ćpaj. Mówisz, jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Bogowie mają mnie za nic. Czy to tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. Dobra. Więc ja nic nie widzę. Tam się coś różowego świeci. Idę w tamtą stronę, Bany. Nie w waszą, w tą. Aha, to nic nie jest. Szkoda. Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. Co za dziura w drzewie? Są częścią drzewa świata i pozwalają przemieszczać się między światami. To wygląda jak jakieś tekstury niedorobione, nie? Brzydko to wygląda. Tfu, ble. Podejdźcie do stołu. Chyba komuś się tu coś nie chciało robić. Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost. Służy do podróży między światami. Dzięki. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść Bifrost tam. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy. I wieże światów, które otaczają Jezioro Dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy.
Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Vanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak, koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. Chwila, tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam te do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Nie chcesz go zgubić. Nie chcę. Teraz most łączący światy się ustawi i świat między światami się otworzy. Widzicie ten wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ skupia i wzmacnia moc Bifrostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. Harry Potter? A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś taki jak ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozkruszyć czarnym wiedźmin. Tak, dzięki światłu Alfheimu. Panie! Witajcie w Alfheimie, panowie. Spędzę. Zobaczycie światło. Światło. Ja widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Nie teraz. Co się dzieje? Nie! By przywrócić magię Bifrostu, musicie wkroczyć do światła, ale uważajcie, aby nie dać się dać! Nie! Wykryli ją i uwięzili, tak jak mówiła, że ją szukają. Nie zginęła. I coś tam, prawda? Że nie może tu wejść. Raczej nie. Chodźmy. Raczej nie mam to w dupie. Idziemy. Spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Ona pewnie nie wróci, prawda? Chwila. Wiedźma mówiła, żebyśmy szli do tej kolumny światła. Dobra. No dobra, wiem, wachlarze. Nie wiem, to może w sumie dzisiaj tutaj już zostawimy to? I pogramy sobie jutro? Co wy na to?
Chyba tu słyszę jakąś żabę. Dobrze. Co to jest? Gdzie te żabie łódka? Nie. Siema, haba! I co mam zrobić? Chyba to zabiłeś. Chyba to ją zabolało. Spójrz w górę! To drzewo ma grzyba. Rano, o co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Ale o co chodziło? Nie wiem. Nie, nocne granie, nie. Przymulam. To mi przeczytaj. Nie przeczytasz mi tego? Ojej, wróżka. Elfy światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Muzyczka. Super, super gierka. Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. Będzie ich więcej. Skąd to się w ogóle bierze? Tak! Tak! Jakie emocje mały. Spokojnie. Zobaczcie, skrzyneczka. Mówiłeś coś? Nie, w sumie przejdziemy ostatni rozdział i kończę gierkę teraz. Znaczy kończę na dzisiaj granie, nie? O, patrz! Dostałam symbol, a ty nie! O, siostra się obudziła. Albo i nie. Przynajmniej zbliżamy się do światła. No. Atreusie, do mnie! Dobra, idę. Chyba nam nic nie dało. Cóż, gdybyście czegoś chcieli, będę tutaj. W jaki sposób dotarłeś tu przed nami? Powiedziano nam, że światy łączy tylko jedna droga. Może i dla was to jest jedyna droga, ale krasnoludy mają swoje sposoby. Odpowiedz na pytanie. Dziecięca ciekawość świata. Kiedy ma się tyle wiedzy co ja, niewiele spraw pozostaje zagadką. Wiem, gdzie można znaleźć egzotyczne surowce i jak je przekształcić w niewyobrażalne dzieła. Amator może pomyśleć, że to magia. Bo? Niech ci będzie. Dzięki magii. Zadowolony?
Sam się wygadał, nie? Że to magia. Co za typ. To co będzie? Co to tutaj było w ogóle? Dla twoich wrogów. Mogę stworzyć, ja nie chcę stworzyć. Zaklęcie. Aha, to też mam. Ale rękawice, nie? Moja paczka. Ten ma siłę na grę 6, to by się fajnie było. Co to jest średnia? Aha, nie. Nie musicie iść ze względu na mnie. Na dystans. Wszystko na dystans. Czemu to mam wszystkie znaki zapytania? Smutek. Pandynka. Dobra, pa, dobranoc. Wydaje się, zaraz podamy. Znaczy ja bynajmniej. Ajajajaj. Tego nie mogę lepszyć. Nie wiem, to chyba tak zostanie, co? Tutaj mogę jakąś runę włożyć. Tą sobie włożymy. I to tyle. Dobra. Spójrz, tam jest zaplątana łódka. Jaka zaplątana? Odplątałam ją wcześniej. Znowu zaplątana. Aha. Mnie straszysz. To
Dobranoc, kolejna noc. Tak, do następnego zapraszamy. Mamy łódkę. Chyba cię przetrącę, młody. Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Mam jakieś schizy chyba, halo. Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. To jest bez sensu, że żyją w takim świecie, a młody i tak nie wie, że jego tata jest Bogiem, a on ogólnie jest mieszanką bogów? Chłopcze, nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... Co się dzieje? Głosy! Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichną. Słyszałem krzyki. Wiele głosów, wściekłych. Naprawdę ich nie słyszałeś? Nie. Czułem... zło. Rzeczywiste fazy moje pieśni. Jezu, biedny chłopczyk. Chwytaj. Spoko. Dobre info. Tutaj chyba jeszcze zima. A tutaj popatrzymy, czy są jakieś skrzyneczki może. Mazy, mazy. Tutaj da się to zrobić tutaj? Nie. Jezu, jak się ubije tą sakę. Dalej. Ciekawe, co to za fazę, co młody ma. Naćpał się czegoś. No, nie wiem, pójdziemy. Spójrz, może z nimi porozmawiamy. Nie. A jak trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale nie może... obchodzą nas. A ja chciałabym. Czyli żebym była tym upierdliwym dzieckiem, że mnie to wszystko, co tu jest, interesuje. Spójrz na to. To musi być ta świątynia. Czerwone światło. To oznacza, że kończymy tutaj live'a. Ja idę spać. Jutro będzie kontynuacja tego wszystkiego. Też... No, dobranoc, dobranoc. Do następnego. Kolorowych i tak dalej. Live będzie na YouTubie też. Znaczy ten. Jutro się pewnie też. Dobranoc, pochłynę noc. A, ale fajna miejscówka, nie? Na zakończenie. Do następnego.